krew kaczki. Krew kaczki in chili sos. No to nie wiem, czy w sumie chciałbym spróbować tą zupę po przeczytaniu, jak się nazywa i z czego się składa. Patrz, co tu jest. Po prawej masz zupę z żółwia. No, tylko że to nie jest chyba zupa. Nie wiem, co to jest. Jakieś danie. No. Biedaczki. No, biedaczki. W dzisiejszym vlogu poczujecie się jak w Korei. Pokażę wam ulicę i dzielnicę, na której jest mnóstwo sklepów i jeszcze więcej restauracji koreańskich, a w nich takie specjały, takie dania w menu jak zupa z krwi kaczki w ostrym sosie chili i jeszcze dodatkowo wiele dań z żółwia. Wyobrażacie to sobie? Ta koreańska dzielnica znajduje się bardzo blisko galerii Terminal 21 w północnej części Pattayi. Jeśli tylko jesteście ciekawi, jak ta dzielnica wygląda, to koniecznie zostańcie w tym filmie do samego końca. Dodatkowo subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i koniecznie podzielcie się w komentarzach, jakie najdziwniejsze dania jedliście w podróży. A więc zaczynajmy tego vloga i przenieśmy się na tą koreańską dzielnicę. Dzisiaj rano była mocna ulewa i bardzo pokrzyżowała mi plany. Miał być dzisiaj film na kanale o takim dużym markecie, takiej polskiej jakby trochę mini giełdzie z owocami, warzywami i jakimiś tam innymi różnymi rzeczami. Miałem tam podjechać, ale tak lało do 12 w południe, że nie dało się wyjść z domu. Totalna masakra. Tak więc sobie pomyślałem, że skoro to jest miejsce, gdzie trzeba jechać rano, a jest już 12, i cały czas lało, to nie wiem, czy tam w ogóle ktoś dzisiaj przyjechał, więc dzisiaj filmu z giełdy nie będzie, ale to już od razu zapraszam was na następny odcinek, bo mam nadzieję, że jutro rano będę mógł tam wstać i pojechać tam właśnie na tą giełdę. A chciałem tam podjechać w to miejsce z tego względu, że Robert, osoba, która tutaj widzę, ogląda nasze filmy, pozdrawiamy Roberta i Ewę, tu cały czas lajkuje, cały czas komentuje i napisał w komentarzu, że chciałby takie miejsce zobaczyć, więc wybiorę się w takie miejsce i nagram na ten temat filmik. Mam nadzieję, że będzie w ogóle to miejsce otwarte, bo ja tam nigdy za bardzo tak nie byłem. Przejeżdżałem niby koło tego miejsca, ale zawsze jak coś to raczej popołudniem i nigdy nie wiedziałem, czy tam w sumie była ta giełda, czy jej nie było, a jutro pojadę i to sprawdzę. Także to będzie w następnym filmie, a dzisiaj z racji tego, że właśnie była ta pogoda taka, jaka była, to nagramy coś innego. Pojedziemy na Wongamat, zobaczymy plażę na Wongamat. Wongamat uchodzi za taką luksusową dzielnicę, gdzieś gdzie są luksusowe hotele, plaża też. Gdzieś tam w internecie można takie informacje znaleźć, że też uchodzi za taką luksusową. A tymczasem zatrzymaliśmy się w połowie drogi, za centrum, w stronę północy, w stronę Wongamat. Takim trochę chińskiej jakby dzielnicy, chińskiej uliczce. I widzimy, że jest dużo seafoodu. Z Chińczykami, jeśli chodzi o jedzenie, kojarzy mi się tylko seafood, więc wcale nie jestem zdziwiony. I tutaj mogę wam tylko pokazać, jak wyglądają dania. Wyglądają naprawdę na obrazkach bardzo dobrze. Nie wiem, czy też tak dobrze smakują same owoce morza. Nic więcej, no tu jest jakiś tylko ryż na początku, ale tu już są od razu krewetki. Wcześniej były jakieś ślimaki i tutaj znowu mamy krewetki w różnych jakichś tam przyprawach i różnie przygotowane. Tutaj mamy green curry, bardzo dobra zupa, polecam. Tutaj mamy znowu rybę, tu znowu squidy i tak dalej, kraby, nie kraby. Bardzo ładnie te dania ogólnie wyglądają. Ale nie wiem, jak smakują i nie wiem, jakie są ceny, ale dzisiaj tutaj jeść nie będziemy, więc się jeszcze nie dowiemy, ale następnym razem może gdzieś tu podjedziemy, to sprawdzimy. Muszelki, nie muszelki i też lobstery w serze i jeszcze z masłem. Coś podobnego do tego, co było na tym ostatnim markecie, gdzie był taki trochę bałagan, to też takie lobstery były tam serwowane, także takie ciekawostki tutaj. I zobaczcie, jak ta ulica właśnie wygląda. Bardzo dużo właśnie chińskich napisów i chińskich ludzi na ławkach. Co? Widzieliśmy fajne chrupki z nakupicy i potrzebujemy pieniążków. Koreański sklep. O, widzisz. O, Best Korean Store. No, widzisz? Tam jest ta maszyna do popcornu. Tam ona pro. Tam jest maszyna do popcornu. I tak o wygląda. Koreański sklep. Ale co, będziemy wchodzić do koreańskiego sklepu? Do środka? To tutaj w tym sklepie. Chłodno. Można się schłodzić. A, czemu? Hello. No rzeczywiście, trochę śmierdzi. Nie wiem, co tak śmierdzi, ale coś śmierdzi. To jest właśnie taka pusta, taka kąciup, kojarzysz? Co jest? Kąciup, to tak. Nie wiem, czekaj, tylko chcę tutaj zobaczyć. Dużo koreańskich zupek, takich jakby chińskich, uchodzących w Polsce za chińskie. To tutaj mamy jakieś koreańskie. A, bo tu są pakowane po ileś, ze 170 batów. Pewnie z
2, 4, 5, z 10 tych zupek? Co tam? Wygląda trochę jak makaron. No, ale a to jest crispy kotlet. Dziwne rzeczy. Jeszcze kiedyś zamrożonego kotleta już w fanierce? No, to ja jeszcze nie. Po prostu są zupy. Dobra, a czekaj, tutaj patrzcie, tu jest rzeczy ciekawych. Same koreańskie takie dania gotowe, no. To jest fioletowy ryż. Zobaczcie. Jakbyście nie widzieli kiedyś fioletowego ryżu, to jest fioletowy ryż. I to ma jakieś żerenki, któregoś nie wiem. Jest jeszcze też niebieski ryż. Po 60 batów, to jakiś drogi ten ryż, powiem ci. Bardzo. No może, w Sevenie zwykły ryż kosztuje 15 batów, a tutaj 60, to nie wiem o co chodzi. Tutaj są zupki, nie, tu są gotowe dania jakieś. Po 60, po 100 batów. 140, no bardzo drogo bym powiedział. No bo to koreańskie. 400 batów za jakąś puszkę, no, czegoś. To nie wiem, co to jest. Też nie wiem. To chyba są ślimaki. Bo to jest takie drogie. W ogóle tak makaron, ale są chyba ślimaki. No. Dziwne rzeczy tutaj można znaleźć, ale przede wszystkim po drogie. Plony, no takie, tak, tak. To taka trawa taka, to się zawija. 72. Kacie. Są ręczniczki. Naczynia jakieś takie. Nie wiem, czy w Korei się je z takich naczyń, są popularne, czy co, że tutaj są. Tutaj jakaś ryba taka suszona, dziwna. Widzisz, jaki koreański sklep się trafił? Co, Dorka, znalazłaś coś? Ciekawego? Tylko soju znam z Korei. Było? Było. Aha. Soju to takie, to taki napój. Oj, tutaj będą jakieś takie pasty z chili. Oj, na pewno będą bardzo ostre. Za 150. 150 batów. Jakby co, 500 gram. Pół kilo za taki, z takiej pasty. Kurde, po 230 batów. Cholera, jak to drogo w Korei jest. Co? No już, już to chcę zobaczyć jeszcze tu. Tutaj jakieś też przyprawy, sosy różne. Jakiś rybny, tutaj taki, taki, taki. Bardzo różnych, dużo rzeczy. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj. Które byście chciały te chipsy? Pizza. Takie chipsy? No, tak chciałam 60. Jest ten jakiś... Bulldak. Fire level. Czwórka na 5. Czwórka na 5, będzie ostre. Bierzemy jedno na spróbowanie? Weź. Spróbujemy. Koreańskich dań. Kitasy o smaku czosnku i papryczek. Tylko w wersji koreańskiej. Jakiejś słodkości. Po 190 batów, jakieś ciasteczka, 160 Oreo. Ale nie ma ceny. Chyba po 85 może. No, ale Oreo miętowe. Miętowe? A, no tak, no z miętą. No i takie rzeczy. I same zupki. Same zupki, takie gotowe dania. Zupka. To jakaś niby wołowina. I grzyby. Ale śmierdzi, no. Co tak śmierdzi? Papryczki. No, dużo. Powder. To jest dark brown sugar. Dark brown, no. Ciemnobrązowy cukier. Ale znamy tylko brown. Tu jest brązowy. A tu jest ciemnobrązowy. A tu jest ciemnobrązowy. Ale w ogóle ma inną konsystencję. Dodam sobie tego, a tego. No, trochę jest inny. I white sugar. To może być ostry bardzo sos. Oj, to też może być, no. Właśnie, on jest czarny normalnie. Super hot and spicy. Mega. Koreański alkohol. Nie wiem, czy to jest to yuzu, to też? To jest jakiś yuzu? Jakiś yuzu? Shake yuzu. No, ciekawe, bałbym się trochę tego napić. No. Ale jakiegoś tam jednego takiego kieliszeczka na zamoczenie języka. Ale to nie, nie. Jak takie rakija, coś takiego? Nie mam pojęcia. Tutaj mamy jakąś restaurację. Ja w sumie myślałem, że to jest chińska restauracja, ale to też może być koreańska restauracja. Więc w sumie teraz to ja już nie wiem, jakie to są te restauracje i ta dzielnica, czy ona jest chińska, czy koreańska. Po tym sklepie
I w sumie te napisy też tak w sumie nie wyglądają na chińskie, tylko chyba właśnie na te koreańskie. Czyli za jakieś zupki mamy po 280-250 batów. Wyglądają różnie, nawet smacznie. Tutaj jakieś też zupki po 300 batów, 330. No tak dosyć drogo w porównaniu do tajskich rzeczy. 370-300 za jakiś ryż zdaniem. No to troszkę drogo. No to bym powiedział, że to są ceny z Polski wręcz. Albo nawet jeszcze drożej. Kurczę, drogo, bardzo drogo. Po 600-700 za danie, za jakieś krewetki, kurczę. Bardzo drogo w tej restauracji. Ładnie wygląda tutaj, takie duże drzwi i w ogóle, ale drogo. Jak tam twoje chipsy? 7/10. 7/10? Aż tak wysoko je oceniasz? Takie średnie. Dałbym 6/10. 5, no. No dobra, 5,5. Zrobić je bardziej słone. Słabe, nie. O, tutaj kolejna Korean restaurant, a więc wychodzi na to, że to koreańska dzielnica. Takie menu, jakieś takie starodawne. Nie wiem, czy tak dobrze to widać w kamerze, ale okej. Okay. Tutaj jeszcze na szybie też takie menu, ale wszystko po koreańsku. A nie, po angielsku też na szczęście jest. Tylko cen nie widzę. Ale to tanio nie będzie w takim układzie. Kolejne. Jakaś restauracja z różnymi daniami. O, tutaj all you can eat buffet. O, tutaj za 300 batów buffet. Buffet, buffet. Nie, nie pamiętam, co się mówi. I tutaj mamy jeszcze za 400, jak chcemy dorzucić sobie shrimpy. I jeszcze kałamarnice chyba. I premium za 900, jak jeszcze wołowinę byśmy chcieli dorzucić. O kurde. Jak się mówiło po angielsku? Buffet? 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 Coś w tym stylu. Mhm. Tutaj jakieś dania widać przez szybę. Ja już próbowałam. Ale pusto. Tylko pracownicy. Jeszcze wcześniej, tak? No jeszcze może i trochę wcześniej. A wszystko znajduje się obok One Patio Hotel i Mercury Hotel. I tu jeszcze jest Holiday, tylko to jest po drugiej stronie są te hotele. A tu my jesteśmy od innej ulicy. A właśnie, Amari. Wychodzi na to, że to nie jest chińska, tylko koreańska dzielnica, nie? Skoro wszystko, wszystkie restauracje są koreańskie i sklep koreański. Tylko bardzo drogo. Dajcie znać w komentarzach, jak ktoś wie, czy w Korei jest drogo, czy nie. Bo tutaj to wszystko wygląda na to, że jest bardzo drogo. Tam jest jakaś japońska restauracja. Japanese restaurant. Kurczę, nie za bardzo można zobaczyć, jak ta restauracja wygląda. Bo jest taki duży żywopłot z bambusów, czy jeszcze z czego to? No właśnie, bambus. I nic nie widać, co jest w środku. No nie będziemy wchodzić. O, tutaj samo sushi. No to jak na japońską restaurację przystało. Sushi musi być. Sushi. I jakieś tutaj inne dania. O, ale tutaj są przynajmniej dania po 150-160, a nie po 300-400-700. No proszę, 150-120-150. No tutaj są dania takie w okej cenach. 200 coś tutaj. No tylko, że te dania są takie chyba trochę słabsze niż tam w tej koreańskiej. Przynajmniej po obrazkach. No ale też dużo taniej. Pytanie. Jakie pytanie? Nie wiem, co tutaj się robi. Tu się je chyba przy tym stole, na podwórku, jakbyś chciała zjeść. Siadasz bez ściągania butów i na siedząco, na podłodze. Tamte chrupki w ogóle to są 4/10. Które? Te. Te 4/10? No, kompletnie nieostre. Co ty gadasz? Te przynajmniej, co jedliśmy w Sevenie, to były ostre, nie? O, to że musiałam mlekiem pić, a ten w ogóle nie. Mlekiem popijać te z Sevena trzeba, a te to jakieś słodkie, standardowo. Te były narysowane, że było ostre i nie było ostre, a tamte były narysowane, że nie było prawie tego ostrego, a były ostre. Nie rozumiem. No właśnie. No właśnie, nie mają takiego poziomu ostrości jak Tajowie. Mamy kolejne restauracje. Wszystkie puste. To jest najdziwniejsze, że wszystkie są puste. Nie wiem, albo nie ma Koreańczyków, którzy chcą przychodzić do swoich restauracji, albo Tajowie nie chcą przychodzić ani turyści, bo jest za drogo. No bo tu znowu ceny startują po 350, no tylko że tu mamy grill i jakąś tam wołowinę, jakieś coś, no to okej. Okay. No dobra, dwie osoby na całą restaurację, wszystkie stoliki puste. No ale wszystkie dania są po 400 batów, 250, to teraz tutaj jakieś tańsze, 260, no tutaj są jakieś troszkę tańsze, no ale ogólnie drogo. Więc chyba to jest powód, dla którego nikt tu nie przychodzi. Tylko pytanie, czy jest to coś trochę lepsze albo inne niż te tajskie? Nie wiem, może jakbyśmy byli w Korei, to byśmy poczuli różnicę. Tutaj na tych, powiedzmy, samych składnikach czy mięsach tajskich, jakieś, nie wiem, czy mają jakieś swoje, to pewnie będzie wszystko bardzo podobne.
Ale tutaj patrz, też jakiś taki sklep, czy to też restauracja? 300. No, pan już biegnie, nie lubię tego. A nie, na szczęście nie do nas, to 300. No nie, no kiedyś bym spróbował jakichś takich innych zupek, na przykład. A nie, to jest 380 batów, bo tu jest 302, to może tych koreańskich. Duck blood. No to jest, co to jest? Krew kaczki. No właśnie, krew kaczki in chili sauce. No to nie wiem, czy w sumie chciałbym spróbować tą zupę po przeczytaniu, jak się nazywa i z czego się składa. To chyba bym odpuścił może jednak. Hello, hello. Rybny filet bardzo ostry i jakieś jeszcze tutaj inne dania. No ale krew z kaczki, dajcie znać, czy jedliście kiedyś krew z kaczki jako zupę. I tu jest znowu kaczka. O kurde, widzę, że tu kaczka jakaś jest popularna. 230 batów. No to okej, w miarę. Tutaj mamy świnkę na dole po prawej i jakieś jeszcze inne dania. Menu dość spore. Patrz, co tu jest? To wygląda jak żółw chyba. Ja nie wiem, czy to jest żółw, ale to tak wygląda. Tak, pisze, że to jest żółw. Emi, masz ochotę na żółwia, czy nie? Jadłeś kiedyś żółwia? Żółwiek, no tak, widziałam, ale... Patrz, to jest po prawej masz zupę z żółwia. To po lewej też. No, tylko że to nie jest chyba zupa. Nie wiem, co to jest, jakieś danie. No. Biedaczki, kraby, lobstery. No, ciekawe dania, ale chyba nie skosztujemy dzisiaj. O kurde, tutaj znowu jakiś sklep. O Jezus, ile tu jest rzeczy koreańskich, bardzo dużo. No i kolejny koreański sklep. Ten taki widać bardziej wyposażony, taki większy na pewno. No, może trochę jakiś większy wybór, ale nie będziemy już tam wchodzić. I idźmy jeszcze tutaj kawałek dalej. I tu kolejna koreańska restauracja. Jakieś tam dwie osoby są. I kolejna koreańska restauracja. Tutaj akurat nie ma nikogo. Ale właśnie może to, że to jest taka pora, jeszcze nie za późna, to może właśnie dlatego nie ma za dużo ludzi. Może później jest więcej. Tak? Która była chińska? Tak, to sorry, to tu, która była chińska? Ta wcześniejsza? A, no tak, tutaj z góry na dół jakieś napisy. Chinese, no to dobra, to ta była tutaj chińska. Chinese, no. Tak, tak, tak. Ciężko rozpoznać na pierwszy rzut oka. No, wszystkie bardzo podobne ślaczki. Na pewno nie tajskie, jakby co. Tutaj takie ładne drzwi, co? Z Japonią, no takie właśnie japońskie. A więc tak, chciałem wam pokazać chińską dzielnicę w Pattaji, a przez przypadek pokazałem wam koreańską. No przynajmniej sam się czegoś przy okazji nauczyłem. Nie byłem tutaj nigdy. Widziałem tylko przejeżdżając skuterem takie różne właśnie te ślaczki, znaczki i myślałem, że to jest jakaś chińska, z daleka myślałem, że to chińska dzielnica, a okazuje się, że jest to koreańska dzielnica. No więc w takim układzie mogę wam zaznaczyć w opisie na mapie, gdzie znajduje się koreańska dzielnica. Jak macie ochotę na jakieś koreańskie dania przyjeżdżając do Tajlandii, no to proszę bardzo, koreańska dzielnica w Pattaji. Jeszcze tylko dodam, że tutaj ta koreańska dzielnica i tam jakaś też chińska w sumie restauracja też była, znajduje się bardzo blisko terminala 21, czyli jednej z największych tutaj galerii w Pattaji. I jest to, można powiedzieć, tak w sumie trochę na północy Pattaji. I jest tutaj dość tłoczno i dość dużo innych różnych rzeczy. I tak sobie teraz myślę, że chyba ta bardziej chińska dzielnica to byłaby w tamtym miejscu, ale tam jest tylko w sumie taki market, na którym tam już akurat byliśmy, tam jedliśmy. I dlatego tam nie poszliśmy dzisiaj, a ja myślałem, że też tutaj ta ulica to jest takim przedłużeniem tego jakby chińskiego marketu i tamtej strony, a okazuje się, że to jest koreańska, a tam chyba bardziej chińska. Ale to też musiałbym jeszcze do końca sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że tam jest taki chiński market, a po przeciwnej stronie macie koreańską ulicę. I tu jeszcze jest Hamura, jeszcze taka restauracja, która wygląda tak już bardzo też fajnie, chyba że to jest japońska. To może być japońska w sumie restauracja. I to tak wygląda fajnie, właśnie fajnie. Tak jak właśnie te drzwi z tamtej strony, to one tak wyglądały tak na japońską. I to raczej jest japońska restauracja. Choć nigdzie tego nie widzę, ale Hamura, jak sama chyba nazwa mówi, to z Japonii. I tutaj te smoki i jeszcze te drzewka tutaj tego koloru fioletowo-różowego. Nie pamiętam, jaka jest nazwa tego drzewka, ale właśnie mówi chyba to samo za siebie, że jest to japońska restauracja. Mamy tutaj jakieś dania po 250 batów. I tutaj też jakieś przeróżne opcje, więc menu jest duże, ceny różne. Można też wpadać do japońskiej restauracji. Także jedno miejsce, a
trzy różne kraje, czyli Chiny, tutaj mamy trochę Japonii, też trochę Chin, ale najwięcej Korei. A wszystko blisko terminala 21. Po drugiej stronie ulicy mamy jeden masaż. Tam mamy dość dużą informację na żółto, na żółtym tle, takim banerze, że mamy tam kolejną koreańską restaurację. Tutaj mamy kolejny masaż. Obok tego masażu mamy kolejny masaż, green masaż, więc trzy masaże obok siebie. I tam mamy jeszcze kolejne restauracje. Już nie wiem, czy chińskie, czy koreańskie, czy japońskie, czy jakie. Skąd ja mam to wiedzieć? Także jeśli ktoś tylko ma ochotę na smaki Azji i to z różnych zakątków, to tutaj coś znajdzie na pewno dla siebie. O, a po tej stronie też masaż. Kolejna sprawa jest taka, że miałem wam pokazać ekskluzywną plażę na Wongamat i hotele, które tam mniej więcej się znajdują, bo tam ogólnie jedziemy, tam jedziemy coś zjeść, ale z racji, że ten film już jest tak długi, no to znowu początek trochę będzie nie taki jak trzeba, przez to, że to nie było zaplanowane, tylko po prostu taki vlog naturalny, bez żadnego planowania. No to okazuje się, że ta plaża z Wongamat i te hotele będą w następnym odcinku, a odcinek z tego marketu przesunie się o jeszcze jeden vlog do przodu. Także już w tym momencie zapraszam was na obejrzenie kolejnego odcinka z plaży, z Wongamat i tego, co tam gdzieś sobie kupimy do jedzenia. Na następny raz zapraszam was na market, bo myślę, że przez te następne dwa dni uda mi się to już ogarnąć. A teraz dla odmiany chciałbym was zaprosić do japońskiej restauracji. Tutaj na Jomtien w Pattayi, japońska restauracja. Byliśmy tam, jedliśmy tam, więc jeśli interesują was japońskie potrawy i to, co można zobaczyć i kupić tutaj w Pattayi, w japońskiej restauracji, to tutaj po prawej stronie wyświetla wam się okienko z filmikiem z japońskiej restauracji. Więc jeśli Korea wam nie za bardzo pasuje, nie chcecie tajskiego, to zapraszam was do japońskiej restauracji. Zobaczcie, co możecie tam zjeść. Zapraszamy.